niebios. Dawno, dawno temu w odległym japońskim królestwie Yamato żyli sobie książę Haitamagusuku i księżniczka Tamanomino. I królestwo było piękne, a poddani szczęśliwi. Haitamagusuku był niezwykle odważny i bardzo kochał swoją piękną żonę Tamanomino, która była najpiękniejszą kobietą w całym królestwie. Niestety, pewnego dnia zdarzyło się wielkie nieszczęście. Księżniczka Tamanomino zapadła na tajemniczą chorobę i umarła. Haitamagusuku rozpaczał długo, aż w końcu postanowił odnaleźć duszę swojej żony. Z pewnością uleciała do raju, pomyślał. Udam się do niebiańskiego ogrodu i sprowadzę ją z powrotem na ziemię. Dosiadł swojego wiernego rumaka i nie zwlekając ani chwili, ruszył w drogę. A ponieważ koń Haitamagusuku był magiczny, bez trudu uniósł w powietrze i zaniósł księcia aż do niebios. Galopowali tak cały dzień wśród obłoków, aż spotkali na swojej drodze gwiazdę zaranną. Gwiazdo zaranna, czy nie widziałaś księżniczki Tamanomino? Widziałam ją. Widziałam, odpowiedziała gwiazda zaranna. Jedź prosto przed siebie, aż dotrzesz nad olbrzymie jezioro. Tam, nad brzegiem, rośnie samotna sosna. Pod nią spotkasz swoją Tamanomino. Haitamagusuku pokłonił się gwieździe zarannej, spiął konia ostrogami i ruszył przed siebie. Wkrótce dotarł nad jezioro, nad którym rosła samotna sosna. Tamanomino jednak nie odnalazł. Usiadł pod drzewem zmęczony i zasmucony. Siedział tak aż do wieczora i gdy tracił już całkiem nadzieję, nagle tuż obok niego pojawiła się piękna kobieta. Książę nie mógł uwierzyć własnym oczom, gdyż była to właśnie jego ukochana żona Tamanomino. Uradowani z płaczem padli sobie w ramiona. W końcu księżniczka zapytała: co ty tu robisz, mój mężu? A on odparł: nie potrafię żyć bez ciebie, moja ukochana. Przybyłem, żeby sprowadzić twoją duszę na ziemię. Jest tylko jeden sposób, by tego dokonać, powiedziała zasmucona Tamanomino. Musisz iść do zamku króla niebios, usiądź przed jego bramą i wytrwaj tak przez 7 dni i 7 nocy. To nic takiego, odparł zadowolony Haitamagusuku. To nie wszystko, przerwała mu Tamanomino. Nie wolno ci jeść ani pić przez ten czas. Nie możesz się poruszać nawet wtedy, gdy będą cię atakowały demony, które strzeżą ogrodu niebios. Zrobię wszystko, by cię odzyskać, ukochana żono, rzekł książę. Haitamagusuku odnalazł zamek potężnego króla niebios. Usiadł przed bramą i siedział tam bez ruchu. Wkrótce pojawiły się demony, które krzyczały i szarpały go za ubrania, ale on ani drgnął. Nie pił i nie jadł przez 7 dni i 7 nocy.
aż w końcu z zamku wyszedł wielki król niebios. Nieszczęsny człowieku, po co przybyłeś do mojego królestwa? Czy nie wiesz, że żywi nie mają tu wstępu? Krzyknął. Przyszedłem po duszę mojej żony, księżniczki Tamanomimo, i nie odejdę, dopóki mi jej nie oddasz, odparł Haitamagu Suku. No cóż, zamyślił się król, wykazałeś się sporą odwagą. Nie zląkłeś się nawet moich demonów, dlatego oddam ci duszę twojej żony. Król niebios podał Haitamagu Suku mały, zawiązany sznurkiem woreczek i powiedział: w środku znajduje się dusza twojej żony. Zabierz ją i wracaj na ziemię, ale pamiętaj, przez całą drogę nie wolno ci zaglądać do woreczka. Jeśli to zrobisz, dusza twojej żony odleci z powrotem do nieba i pamiętaj, już nigdy jej nie zobaczysz. Haitamagu Suku podziękował, wskoczył na swojego konia i ruszył w drogę powrotną. Wędrował wiele dni i cały czas dręczyły go myśli, czy król go nie oszukał. Wiele razy chciał zajrzeć do woreczka, aby upewnić się, czy dusza Tamanomimo na pewno tam jest. Za każdym razem jednak przypominał sobie przestrogę króla niebios. Dopiero gdy był u wrót swojego zamku, otworzył woreczek. Ze środka wyleciał malutki motyl. Ach, więc jednak dałem się oszukać, krzyknął zrozpaczony Haitamagu Suku. W środku wcale nie było duszy mojej kochanej żony. Gdy tak płakał, brama zamku otworzyła się nagle i wybiegła z niego uradowana Tamanomimo. Była żywa i zdrowa. Król niebios nie kłamał, a dzięki odwadze, wytrwałości i cierpliwości Haitamagu Suku odzyskał ukochaną żonę i żyje z nią szczęśliwie aż po dzień dzisiejszy. Dziękuję.